Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 3, werset 15, komentarz. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jako brata. W opisanym powyżej przypadku nie mamy do czynienia z wrogiem. Również nie z kimś, kto jest na zewnątrz, jak w przypadku wykluczenia. Nie, apostoł wyraźnie wskazuje na to, że osoba ta powinna być napominana jako brat. Odczucia nienawiści i wrogości wobec takiej osoby są tak samo nie na miejscu jak pycha i wyniosłość. Gdy wierzący mają do czynienia z przypadkiem opisanym w 14 wersecie, muszą być dogłębnie zasmuceni. Nie uważać za nieprzyjaciela oznacza nie żywić żadnych nieprzychylnych myśli. Nie żywić żadnych nieprzyjaznych myśli. Osoba, którą trzeba napomnieć, pozostaje bratem, którego miłujemy i cenimy, ponieważ Pan Jezus umarł również za niego i miłuje go tak samo jak nas. Jako brat jest jednocześnie przedmiotem braterskiej troski w formie napomnienia. Również i tutaj można zobaczyć wyraźną różnicę w stosunku do wykluczenia. Złego już się nie napomina, ale pozostawia się go Bogu. 1 Koryntian, 5 rozdział, 13 werset. Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie. Zajmujemy się nim dopiero wtedy, gdy zauważamy, iż Bóg rozpoczął w nim swoje dzieło i że chce on już powrócić do społeczności wierzących. Tutaj jest jednak inaczej. Nawet jeśli społeczne kontakty muszą być zerwane, pozostaje możliwość napominania naszego brata, gdy Pan da ku temu odpowiednią sposobność. Słowo określające napominanie różni się od tego, którym posługujemy się, mówiąc o karności. Karność znajdujemy na przykład w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, 6 werset. Kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. I Efezjan 6:4. Wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Karność w tym sensie ma na celu udzielenie konkretnej lekcji przez określone postępowanie. Napomnienie ma również na celu udzielenie pouczenia, ale w tym wypadku przez słowa, a nie tak bardzo przez czyny. Naznaczenie i zerwanie kontaktów, o których mowa w 14 wersecie 2 listu do Tesaloniczan, rozdziału 3, stanowią akt karności, ale tutaj mamy do czynienia z napomnieniem, a zatem ze słownym pouczeniem. Chodzi o dotarcie do serca naszego brata. Napominanie nie oznacza czynienia wyrzutów i wpajania mu naszych przekonań,
lecz pouczanie go, aby zrozumiał, że postępuje źle i zawrócił na właściwą drogę.